Dzień dobry. Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku z Escape from Tarkov. Wciągnęło mnie jak jasna cholera. Przyznaję, że czuję się praktycznie tak jak kiedyś przy Rainbow Six Siege, w zasadzie gdy wychodził. Gram po kilka godzin dziennie, staram się gry nauczyć. Wydaje mi się, że idzie mi lepiej niż szło tydzień temu jeszcze. Troszkę grę ogarniam. Bardziej niż kiedyś. Dzięki Alanowi chociażby, dzięki HS-owi, dzięki ludziom z czatu, gdzie na streamkach dużo w tego Tarkova gramy. A dzisiaj, moi kochani, chciałem zrobić coś, co robiłem, gdy tylko Tarkov wyszedł kiedyś dawno temu. Mianowicie puścić wam no taki pełen rajdzik po prostu. Na totalnej chillerze, na totalnej utopii. Bo Tarkov taki jest troszkę, że on może być mega intensywny, jeżeli w tym przypadku na przykład na tej mapie gdzieś tam chodzi się na dorms albo od razu biegnie na odgłosy wystrzałów. Natomiast w momencie, w którym ja jestem, potrafi być to mega intensywna, ale też bardzo przyjemna gra o bardzo dużej dawce napięcia. Także moi drodzy, jeżeli podobają wam się materiały z Tarkova, tak jak ostatnie, zachęcam do pozostawienia łapki w górę. To bardzo, bardzo pomaga, bardzo motywuje. Tutaj czasami podobno respi się MK jakaś. Nic tym razem nie było. No i oczywiście, moi drodzy, w tym przypadku raczej nie będzie to rajd, w którym będę się walił z innymi graczami non-stop. Ale myślę, że coś fajnego uda mi się nagrać. Przynajmniej postaram się jak na swoje możliwości. Bo ostatnio wcale nie jest tak, że nigdy z graczami nie próbuję się bić. Bo czasem się próbuję. Zobaczcie chociażby na ten urywek z live'a. Ale ten był jakiś chyba lepszy. Ja pierdolę, kurwa, no. Na tamtym rajdzie wydawało mi się, że już nic złego nie może się stać, gdy zabijasz dwie osoby w jednej miejscówce. Ale czaty słusznie zauważyły, że jeżeli spodziewasz się jednego, to wiedz, że są we dwójkę. Jeżeli spodziewasz się dwóch, to wiedz, że na pewno gdzieś jest jeszcze jakiś trzeci. No i takie momenty się zdarzają. Natomiast o ile w tamtym momencie zrobiło mi się smutno, autentycznie zrobiło mi się smutno, bo szkoda mi było tej akcji, tak jeszcze jakiegoś wielkiego wkurwa w Tarkovie nie złapałem. Także moi drodzy, chciałem tak sobie pójść troszkę tą drugą stroną, właśnie żeby przejść koło tego auta niebieskiego, bo tam w tym bagażniku, gdzieś oglądając takiego streamera Cash Nalota, pewnie kojarzycie, jeżeli gracie w Tarkova i kojarzycie w ogóle Tarkova. On właśnie tam mówił, że jakiś karabin potrafi się zrespić. Tutaj co my mamy? Fajnie, że jest Grizzly. Znowu powder. Sporo tego ostatnio łapię. To ma... Okej, level armora. Niezbyt chyba sensowny, ale to wezmę jednak. Jak słusznie Alan zauważył, na początku trzeba brać wszystko,
a dopiero potem ewentualnie podmieniać na lepsze rzeczy. Też troszkę lipa, bo... Znaczy lipa. Tak, a nie inaczej wybrałem, że wziąłem sobie... O, pistolecie, ładnie. Wziąłem sobie hełm, który zakrywa mi uszy. I generalnie bardzo, bardzo mało słyszę, ale ma on jednak większy level niż te, które mam, więc mówię... Olać, zaryzykuję. O. Jest skawik. Jeszcze jeden. Gram, moi drodzy, z VPO. Gram z VPO z jakąś lepszą amunicją. Nie mam na razie zbyt sensownego dostępu do innych karabinów poza SKS-em. Do AKM-ów na razie nie mam, mam 16 level, wbijam 20. Dopiero potem się zacznie. Tam się coś biją. Tego jeszcze sobie zobaczmy, zerknijmy. Okej, to weźmy, to niekoniecznie. Mam też nadzieję, moi drodzy, że przez takie filmy też może kogoś zachęcę do tego Tarkowa, bo no tak jak mówię, tą grę można traktować dwojako. Można naprawdę walić się cały czas z innymi graczami, ale niekoniecznie. Można też ją traktować jako taką swoistą przygodę za każdym razem i właśnie w tym momencie tak staram się robić. Tutaj gdzieś Staszek jeszcze jest prawy. Co to za typ? Nie będę strzelał, bo mam celownik kijowy na daleko, ale to jest skaw czy gość? Nie wiem, typ wyglądał... Nie wiem w ogóle, czy skaw może wyjść na górę? Tutaj się rozglądam, tak? W prawo, lewo, bo ostatnio mi... Skaw z shotguna wysadził prosto w mordę i od razu zginąłem, ale typa nie ma. Co, on się rozpłynął? Oho. Co to, jakiś snajper czy gracz? Kołpak. Co mamy w kołpaku? Jakieś syfy. O! No, nie ma miejsca już? To jest dobre. Jakieś dodatki do broni. Co to jest? Nie wiem, jakaś rękojeść, chyba uchwyt. Magazynek. Tutaj zawsze jedzenia jest. O kuźwa! Wow! Co ja dostałem w ryj? Rykoszet był? Ty no żyje. Gdzieś musi być skaw snajper chyba. Ustawiłem się troszkę inaczej teraz. Tyłem do zasłony. Dobra, wypijmy trochę soku. Metabolizm do przodu. No, powiem wam, że tam to było dziwne. Co to jest? Fioletowe. To pewnie ważne. Pewnie do jakiegoś questa się przyda, prawda? Oho. O, gościu z pompą. Wszystko, co znajduję ostatnio, moi drodzy, ludzie mi mówią, nie sprzedawaj tego, zatrzymaj to, bo do questa. Bo do questa, bo do questa. No i tak wszystko do questa. Tam jest za ciężarówą. Ale autentycznie, wiecie, czuję się strasznie głuchy w tym hełmie. SKS-ik. Hełm, nie? Troszkę sobie staminę muszę podładowywać też, bo niestety tej siły mam mało w dalszym ciągu dostępnej. Oj? Oj? To musi być skaw snajper gdzieś. Co my tu mamy? Cyklon. Ile? 40-50 koła chyba? To mogę usunąć, wezmę sobie to, bo to też jest drogie. Bateryjka. Gdzie ten gość jest? Co tutaj się dzieje? To skaw z tej strony! Ja pierdziele, nie słyszałem go! Aha, kolejny. Widzicie co, wyrzucę sobie plecaczek.
bo czuję się jak kuźwa ociężała krowa z nim. Gdzie on jest? Dobra, po nim. Miał coś? O, ten SKS jest chyba lepszy. Tak. Dobra, tutaj na razie cisza. Więc spokojnie, możemy sobie podbiec. Po lewej mamy staż, więc może do niego wejdę, może... O, jest. To chyba ten snajper, nie? Który mnie tam próbował miziać. Chociaż nie wiem... A może miał kąt? Może jakiś miał. Cholera wie. Podejrzewam, że gdyby mnie gracz ostrzeliwywał, to na pewno by trafił od razu. O! Dzień dobry! Dobra, jakieś tutaj dodatki do broni. Zaraz będzie problem, co jest, ile warte, bo miejsce się powoli kończy. Chodźmy jeszcze sobie zerknąć w to miejsce. Co to za znaczek? Aha. Mam jakieś punkty ujemne. Napijmy się soczku. A tu podobno często się coś respi dobrego. Ale tym razem nic nie ma. Chyba będziemy powoli zmierzać ku wyjściu. Parę tamtych skawików się ustrzeliło, więc nie ma źle. Powiem wam, że tak, myśląc sobie o tym Tarkowie, wydaje mi się, że najcięższe w pewnych momentach dla mnie... O, co to? O! Dobra, to wyrzucę, to mi wróci, bo mam ubezpieczone. Jak to by tutaj ułożyć? Najcięższe jest w moim przypadku ogarnięcie, jak zachowywać się bezpośrednio podczas walki z innymi graczami, bo na przykład na tej mapie, aby walić się z innymi graczami, to najczęściej trzeba chodzić na apartamenty, a tam są tacy gracze, że bardzo często nie mam w zasadzie nic do powiedzenia i ciężko sobie w ogóle jakiekolwiek automatyzm wypracować. Oho. Panie Skawie. Dlatego to jest jeszcze problemem. Dobra, tam coś jeszcze. Tutaj zaraz będziemy wychodzić. No, także takie zachowanie się w trakcie ogromnego ferworu walki. Muszę po prostu częściej sobie coś takiego ćwiczyć. Częściej gdzieś tam chodzić na jakieś rajdy typowo na walenie z chłopakami. Natomiast cieszę się na pewno, że już te customsy tak ogarnąłem w takim stopniu, że wiem, w którym miejscu jestem i to praktycznie sprawia mi taką dużą przyjemność, nie? Jeszcze tutaj sobie zobaczmy. Coś mi w ogóle drapie gardło. Konia już nie będę brał, bo koń tylko 7 kosztuje. Okej. No dobrze, moi drodzy. Idziemy, wychodzimy. Myślę, że całkiem spoko. Biorąc pod uwagę, że 2 rajdy wcześniej wypieprzałem się w pierwszej minucie, także tutaj nie było tak źle. W tym rajdzie Tarkov jako tako oddał. O, 6200. Ładnie. 9 skawów. Myślę, że całkiem okej. Łapka w górę, moi drodzy, jeśli się podobało. Dziękuję za oglądanie. No i co? Do usłyszonka w następnych materiałach. Nie patrzcie na mój staż. Jest burdel. Ale coś tam się udało wynieść, nawet sensownego. Może z 200 koła uda się uzbierać z tego wszystkiego.